Dzień dobry moi drodzy, czy jesteście gotowi na ostatnią część serii 7 dni? Oczywiście to nie będzie ostatnia część, ponieważ całą serię zaczynamy od nowa, także zabierzcie coś na przekąskę i zapraszam do oglądania. Od razu mówię, że jestem lekko przeziębiona, także ten głos może być nieco inny. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. No niestety nie miałam jak inaczej tego nagrać, a nie chciałam z tym zwlekać, bo obiecałam, że w piątek pojawi się ta seria, także jest. A my bierzemy się do przepisów. Na pierwszy ogień startuje taka bardzo lekka potrawka. Wystarczy ugotować kaszę bulgur, szpinak rozmrozić na patelni z odrobiną czosnku, następnie rozgnieść twaróg porządnie i doprawić go solą. Jeszcze pokroiłam sobie bazylię, jeśli macie świeżą bazylię, to sobie użyjcie. I tutaj mam takie buraczki w kostce, one fajnie wyglądają, ja je kupiłam w Lidlu, ale pewnie w innych sklepach też są. I tak naprawdę całość łączymy, czyli nasza kasza, szpinak, buraczki, bazylia. I na koniec, żeby dodać takiego kremowego smaku, bo ta potrawka ma właśnie taki specyficzny, kremowy, lekki smak, za to ją uwielbiam i jest idealną kolacją moim zdaniem. Wszystko doprawiamy i tak się prezentuje pierwszy przepis. No, nie mówcie, że nie jest prosty. Na początku też zapomniałam powiedzieć, jak to danie się nazywa, także uznajmy, że to jest takie lekkie kaszotto, coś takiego. Możecie mi dać propozycje w komentarzach. Musicie koniecznie spróbować. Następny przepis to szybkie pieczarkowe zapiekanki, czyli kroimy pieczarki, tak na oko mniej więcej, ja ich nawet chyba nie ważyłam, ale widzicie ile mniej więcej ich jest, także tym bazujcie. Zalewamy to wszystko wodą. Ja mam tutaj taką bułeczkę Graham, ona była bardzo mięciutka, ja oczywiście wszystko muszę podotykać. Jeśli chodzi o warzywa, to potrzebujemy tylko odrobinę papryki i brokuła, którego gotowałam w wodzie. Wiem, że lepiej jest na parze, ale w ten dzień mi się naprawdę bardzo nie chciało i byłam leniwa, także zdecydowałam się, że go ugotuję, ale Wy możecie zrobić inaczej. Nasze pieczarki podsmażamy na masełku, dodajemy dużą ilość papryki wędzonej, nie żałujcie jej, ale ona tutaj jest kluczowa, także koniecznie ją dodajcie, jeśli będziecie robić ten przepis. Grahamki smarujemy koncentratem pomidorowym, doprawiamy oregano lub bazylią i teraz wszystko dokładnie tak rozdrabniamy. Mieszamy, bo to będzie nasza baza do zapiekanek. Całość wykładamy na górę, spokojnie to teraz się wysypuje, ale jak już nałożymy ser, jak ten ser się już rozpuści, to wszystko będzie takie zwarte, nic nie będzie wypadać. Do piekarnika na 180 stopni, około 10 minut, tutaj musicie patrzeć, w zależności od tego, jaką macie moc piekarnika. Ważne, żeby chleb był chrupiący, a ser się rozpuścił. I tak prezentują się nasze zapiekanki. Jak je skosztowałam, to byłam bardzo zdziwiona, że są tak pyszne. Patrzcie, jak to chrupie. No był przepyszny, naprawdę. Kolejny przepis to będzie taki wrap, coś ale jak z McDonald'u, ale oczywiście o wiele, wiele w zdrowszej wersji. Będzie on z jajecznicą. Ja generalnie lubię na kolację sobie zjeść jajka. Ja też moje kolacje jem o 20 i tak mniej więcej o 23 idę spać, także tutaj mamy 3 godzinki, tak? 3 godzinki przed snem, więc to jest taka idealna pora, żeby zjeść kolację. Ja już przyzwyczaiłam się do takiej pory, ona jest dla mnie idealna, ale każdy je o której chce. Ważne, żeby nie jeść tej kolacji przed samym snem, ponieważ organizm w nocy ma się zregenerować, ma odpocząć, a nie zajmować się trawieniem. Nie mówiąc tutaj już o jedzeniu bardzo ciężko strawnym, także pamiętajcie o tym. I wracając do przepisu, wystarczy zrobić jajecznicę, podsmażyć tą tortillę, dodać warzywa, u mnie jest papryka, awokado, pomidor to owoc, jakby ktoś nie wiedział, bazylię i przyprawy, u mnie suszone pomidory, sól, pieprz. Całość zawijamy, jeszcze podsmażamy z jednej strony i tak wygląda nasz kolejny posiłek, czyli tortilla z jajkiem. Tym razem
przepis na słodko. Generalnie w 7 dni kolacji przeważają zdecydowanie posiłki na słono, ale to może dobrze, bo zazwyczaj pokazywałam coś na słodko, także teraz czas odmienić rolę i będzie to kasza manna, moja ulubiona kasza manna owsiana. Wstawię Wam link w opisie, gdzie ja taką kupuję i ją też robi się bardzo prosto, wystarczy ugotować kaszę mannę. Maliny łączymy z wodą i słodzikiem, rozpuszczamy na taki mus, skyr bądź gęsty jogurt łączymy z kakao, wszystko wykładamy do miseczki i na koniec posypujemy jeszcze wiórkami kokosowymi albo czymkolwiek chcecie. Następną propozycją to będzie warzywna szakszuka. Stwierdziłam, że szakszuki najczęściej je się na śniadanie, ale czemu nie zrobić by jej na kolację? Jest to lekki posiłek zawierający w zasadzie dużą ilość warzyw, także uznałam, że fajnie, aby się tutaj znalazła. Oczywiście kroimy paprykę, bakłażana, cukinię i pieczarki, bądź swoje ulubione warzywa. Te przepisy, słuchajcie, są uniwersalne. Myślę, że jeśli troszeczkę zmienicie składniki, również będzie smaczne. Całość doprawiamy przyprawami, które tutaj widzicie. Ona naprawdę była bardzo aromatyczna, ta szakszuka. Ja też, słuchajcie, zauważyłam, że zdecydowanie jem więcej warzyw, ale to bardzo dobrze, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym. I dostrzegłam, że powoli wychodzę z takiej strefy komfortu, ponieważ wcześniej jadłam te same warzywa w kółko i w kółko, a teraz są bardziej zróżnicowane. Tutaj się przecięłam, troszeczkę bolało, ale ogarnęłam sytuację i tak się prezentuje nasza szakszuka. Posypałam to bazylią. Uważam też, że cały sęk w szakszuce polega na tym, żeby te żółtka jednak zostały płynne, ale zróbcie tak, jak lubicie. Przed ostatnim przepisem będzie jaglanka o smaku masła orzechowego. Generalnie ja za jaglankami nie przepadam, ponieważ odpychał mnie taki smak goryczy, ale moja koleżanka powiedziała mi, żeby się go pozbyć, wystarczy opłukać kaszę w bardzo gorącej wodzie, wtedy powinno być ok. Tak też zrobiłam i faktycznie to pomogło, także kaszę sobie ugotowałam najpierw w wodzie, pod koniec dodałam mleko i jeszcze chwilę gotowałam. Banana podsmażyłam na maśle z cynamonem, a tą drugą połówkę dodam sobie do naszej kaszy z odrobiną masła orzechowego. Możecie dodać więcej i bardziej poszaleć. Mi jak najbardziej tyle starczyło. Całość dokładnie blendujemy, wszystko powinno być takie dosyć gęste. Następnie dodajemy skyr waniliowy, całość przekładamy do miseczki i ozdabiamy pysznym, słodkim bananem, truskawkami i masłem orzechowym. Tak prezentuje się już przedostatni posiłek, czyli nasza jaglanka. I już ostatni przepis, niestety, zaraz będziemy się żegnać, ale spokojnie, będą jeszcze takie serie, wiem, że je bardzo lubicie. To jest dla mnie niesamowite, że 7 dni śniadań ma 130 tysięcy, w ogóle to jest hit. Dobra, ale ja biorę się za opowiadanie, jak to się robi. Warzywa, czyli u mnie cukinie, ale wcześniej też dawałam brokuła, no niestety mi się akurat skończył. Dodajemy na patelnię, wszystko zalewamy wodą i pasatą pomidorową z przyprawami. Słuchajcie, ostatnio mam jakąś fazę na warzywa i na pasatę pomidorową. Używam ją naprawdę codziennie do jakiegoś posiłku. Wszystko dusimy i na koniec dodajemy ugotowaną kaszę mannę owsianą, mieszamy, wykładamy i gotowe. I ostatni bardzo ważny element, czyli serek wiejski, który dodaje takiej delikatności tej potrawie. No, tak to się prezentuje. Tym sposobem mamy omówione wszystkie 7 dni kolacji. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że macie teraz inspirację do posiłków. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapki, oczywiście w górę, komentarz. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych częściach. No klasa, 10 na 10.